Średniowieczni rycerze są przedstawiani jako ludzie bez skazy, absolutny wzór do naśladowania. I na przykład we Francji do dzisiaj żywa jest legenda o dzielnym Rolandzie, który miał pięknie umrzeć w czasie bitwy z Saracenami. W rzeczywistości jednak historyczny Roland, maszerując w tylnej straży, został wycięty w pień przez Basków, ale historię trzeba było ubarwić. I to rodzi pytanie. Czy podobnej korekty faktów dokonano przy okazji naszego wspaniałego rycerza Zawiszy Czarnego z Garbowa? Przyjrzyjmy się dokładnie jego życiu. Legenda mówi, że Zawisza Czarny był niesamowicie dobrze wyszkolony, a w technice walki nie miał sobie równych. Nie imały się go kule armatnie, czy jakikolwiek inny oręż wroga. Na pierwszym turnieju rycerskim w Krakowie, w którym brał udział, miał pokonać absolutnie wszystkich przeciwników i tym zwrócić na siebie uwagę pary królewskiej. A za wszystkim ponoć stało pewne wydarzenie, które miało miejsce zaledwie kilka lat wcześniej. Zbliżał się wieczór, gdy po południowym trakcie łączącym Polskę z Węgrami wędrował samotnie pewien cudzoziemiec. Nagle wokół niego pojawiło się paru bandytów. Dzielny wędrowiec postanowił walczyć, ale przewaga liczebna spowodowała, że nie miał żadnych szans. Rabusie postanowili okraść cudzoziemca, a następnie pozbawić go życia, aby nie zostawić śladu po swoim zuchwałym czynie. Jednak w ostatniej chwili pojawił się na miejscu młody Zawisza, który w bezpośrednim starciu pokonał i przegonił przeciwników. Uratowanym wędrowcem był włoski trener szermierki Ippolito, który w ramach wdzięczności za uratowanie życia przez 2 lata trenował Zawiszę i jego braci. Niestety w żadnych poważniejszych źródłach nie uzyskujemy potwierdzenia dla tej historii, zapewne przekazywanej z ust do ust. Ale to nie oznacza, że Zawisza był słabo wyszkolony. Wręcz przeciwnie, kronikarze poświęcają naprawdę wiele miejsca na opisy jego wyczynów. Jeśli więc nie z trenerem Ippolito, to młodzieniec mocno trenował, pewnie przy użyciu zachodnich metod, które na przykład znamy z opisów w Zakonie Krzyżackim. Należały do nich między innymi wszelkiego rodzaju treningi z obciążeniami. Biegi, skoki, przysiady. Podobnie zwiększano również wagę broni w trakcie ćwiczeń, aby później zwykłe oręże wydawało się dużo lżejsze. Z pojedynków, które stoczył Zawisza, da się wywnioskować, że cechował się niesłychaną inteligencją w walce. A ta,
jest sumą naturalnych zdolności i długotrwałego treningu. A więc spokojnie możemy potwierdzić wszystkie informacje o jego niezwykłych umiejętnościach. Wszechstronnie wyedukowany rycerz, nawet na skalę europejską, zdarzał się bardzo rzadko. A przecież Zawisza przeszedł do historii jako osoba wykształcona. Czy dało się więc połączyć intensywny trening z nauką? Wbrew pozorom tak. Zawisza w rodzinnym domu nauczył się czytać i pisać, a więc nabył umiejętności przez wielu uważane za po prostu niepotrzebne. Poza tym, oprócz języka polskiego, świetnie znał niemiecki i łacinę, a arcytrudnego węgierskiego nauczył się w trakcie wojennych kampanii. Zresztą król Władysław Jagiełło w styczniu 1415 roku wysłał dzielnego Zawiszę do Konstancji na sobór, a więc na oficjalne obrady na temat spraw kościoła. Było to zbyt poważne wydarzenie, aby oddelegować na nie człowieka niewykształconego, który przez swoje ułomności nie potrafiłby wynegocjować korzystnych warunków dla Polski. A było się o co bić, ponieważ na soborze miały zapaść decyzje związane z polsko-krzyżackim sporem. Między innymi dzięki Zawiszy nasza delegacja w Konstancji odniosła sukces. W czasie drogi na turniej rycerski do Krakowa Zawisza miał poznać miłość swojego życia, Barbarę z Radolina. I właśnie niektórzy twierdzą, że ich małżeństwo nie byłoby możliwe w normalnych okolicznościach, bo nasz rycerz nie pochodził ze znamienitego rodu. Dlatego druga teoria mówi o tym, że Zawisza Barbarę przekonał nie pochodzeniem, ale odwagą. I o tym opowiada kolejna legenda. Młoda, 8-letnia dziewczynka pewnego dnia bawiła się z opiekunką. Kiedy pojawił się w jej otoczeniu puszczony wolno, rozszalały koń. Uciekała przed nim ile sił w nogach, ale rumak był coraz bliżej. Na sekundę przed tym, kiedy zostałaby stratowana, niemal znikąd pojawił się Zawisza Czarny i zatrzymał pędzącego konia. Tym samym uratował życie dziewczynce, która 10 lat po tym wydarzeniu, kiedy osiągnęła dorosłość, miała zostać żoną dzielnego młodzieńca. Zastanówmy się, jakie konsekwencje rodzi nieprawdziwość tej legendy. Czy odbiera Zawiszy jakąś cechę, na przykład odwagę? Nie, bo z innych opowieści wiemy o jego nieustraszonych czynach. Dlaczego więc, jeśli nie za uratowanie życia, młoda Barbara zdecydowała się pod krzyżem przysięgać Zawiszy wierność? Co musiało o tym zadecydować? Faktycznie, Barbara była dobrą partią. Pochodziła z zamożnego i bogatego rodu, była w końcu bratanicą biskupa krakowskiego Piotra Wysza. Był to zamożny i bardzo bogaty ród. Dlatego, aby tak znamienita rodzina zezwoliła na mariaż z Zawiszą, nasz rycerz już wtedy musiał sobą coś reprezentować. Zresztą Zawisza nie był ze złego rodu. Był herbu Sulima, który był reprezentowany przez czarnego orła w tarczy, symbol siły i trzy klejnoty odnoszące się do protoplasty rodu Sulimczyków i jego dwóch braci. Zawisza więc był uważany za dobrą partię, więc jego małżeństwo wcale nie musiało być przejawem wdzięczności za wcześniejsze uratowanie życia. Zacznijmy od sprecyzowania, do czego turnieje rycerskie były w ogóle potrzebne. Kiedy odbywały się jakieś negocjacje między władcami, to w międzyczasie organizowano potyczki reprezentujących ich rycerzy. Były to takie swoiste wizytówki królów. Ale gdyby ten zwyczaj pozostał do dzisiaj, to oznaczałoby, że jacyś prezydenci, którzy wyjeżdżają na szczyty czy konferencje, musieliby zabrać reprezentację piłkarską, a ta rozgrywałaby mecz z przeciwnikami. A to oznacza, że dla polskiego prezydenta nie do końca dobrze mogłoby się to zakończyć. Ale ówczesny król, Władysław Jagiełło, był bardzo zadowolony ze swojego podopiecznego.
Zapewne w czasie jednego z takich turniejów Jagiełło został pasowany na rycerza. Samo stwierdzenie pasowanie wzięło się od określenia czynności, jaką było uroczyste wręczenie pasa. W źródłach mamy dobrze udokumentowane dwa turnieje z udziałem Zawiszy, ale najpewniej walczył w co najmniej kilkudziesięciu. W żadnym z nich, według przekazów, nigdy nie przegrał. Szybko więc zyskał międzynarodową sławę. Zwrócił na niego uwagę węgierski król Zygmunt Luksemburski, który zabiegał, aby Zawisza został jego dworzaninem. To przy nim Zawisza odniósł swoje największe zwycięstwo w czasie turnieju w Perpignan, gdy pokonał rzekomo niezwyciężonego rycerza Jana II Aragońskiego, syna króla Ferdynanda I. Był to tak duży szok dla mieszkańców Perpignan, że ci chcieli zlinczować naszego bohatera. Dlatego Zawisza przez kolejnych parę dni musiał poruszać się z obstawą. Jedno jest pewne, sława turniejowa naszego bohatera była tak wielka, że był międzynarodowym idolem porównywalnym z dzisiejszymi najlepszymi piłkarzami. Kiedy przed rozpoczęciem turnieju rycerskiego pierwowzór dzisiejszego spikera sportowego zapraszał zawodników na arenę, wielu widzów mogło być zdziwionych, dlaczego nasz bohater nosi przydomek czarny. Henryk Sienkiewicz i inne źródła podają, że wziął się od koloru szat i zbroi Zawiszy Czarnego. Rzekomo taki kolor na metalu był możliwy do uzyskania przez pocieranie go rogiem rozgrzanym do bardzo wysokiej temperatury. Jednak relacje z soboru w Konstancji z 1415 roku mówią coś innego. Kronikarz Urlich von Richenthal zwrócił uwagę na dziwne dla niego barwne stroje zdobione dodatkowo kolorowymi pękami piór. To oznaczałoby, że Zawisza nie trzymał się eleganckiej czerni, która nadawałaby jego postaci tajemniczości i grozy. Znacznie bardziej prawdopodobna jest teoria, która tłumaczy przydomek kolorem włosów i skóry naszego rycerza. Miał mieć kruczoczarne włosy i śniadą cerę. Zgadzałoby się to również z opisem jego braci. Ponoć jeden miał przydomek Egipcjanin, a drugi Kruczek. To oznaczałoby, że takie właśnie dość specyficzne, odnoszące się być może właśnie do koloru czarnego przydomki, również cechowałyby Zawiszę. Czy faktycznie, jak się czasami sugeruje, Zawisza Czarny opływał w wielkie bogactwa, które na przykład pozwalałyby mu kupować wspaniałe nieruchomości? Nie do końca. Oczywiście średniowieczny zwyczaj polegający na przejmowaniu od pokonanego przeciwnika w turnieju jego uzbrojenia czy innych fantów zapewniał stały dochód. W końcu zawsze dało się to sprzedać. Ale z przekazów wiemy, że Zawisza Czarny często takie rzeczy po prostu rozdawał. To oznaczałoby, że Zawisza nie przywiązywał wielkiej wagi do pieniędzy. Ale z drugiej strony niektórzy historycy twierdzą, że małżeństwo z Barbarą z Radolina było w dużej mierze motywowane kwestiami finansowymi, bo rzekomo Zawisza potrzebował środków do zakupu na przykład ekwipunku do walki. Jaka zatem była prawda? Leżała po środku. Rycerz, który odziedziczył garbów po ojcu, miał smykałkę do interesów i otrzymał zapis w wysokości 800 grzywien od Władysława Jagiełły, na pewno wiódł dostatnie życie. Na pewno jednak nie był najbogatszym Polakiem tamtych czasów,
jak sugerują niektórzy. Pieniądze nie były dla niego celem samym w sobie, a raczej środkiem do realizacji innych celów. I na przykład przekazywał je bardziej potrzebującym, albo nawet spłacał długi swoich towarzyszy. Z tematem pieniędzy nierozerwalnie związana jest wierność władcy. Pomimo tego, że różni monarchowie proponowali za służbę i przebywanie na ich zamkach o wiele większe kwoty, niż byłby w stanie zapłacić Władysław Jagiełło, Zawisza i tak trwał przy polskim królu. Dopiero później również rozpoczął służbę u Zygmunta Luksemburskiego, ale kiedykolwiek wchodził w grę konflikt interesów między polskim a węgierskim władcą, Zawisza i tak wybierał polskiego. Tak było w przeddzień wybuchu wojny polsko-krzyżackiej. Zawisza, podobnie jak inni polscy rycerze, brał wtedy udział w walkach w Bośni w wojskach Zygmunta Luksemburskiego. Na wieść o tym, że Władysław Jagiełło go potrzebuje, natychmiast wyruszył do Polski. Nie zatrzymały go nawet bogactwa króla Zygmunta, które proponowano mu za pozostanie na Bałkanach. W czasie bitwy pod Grunwaldem Zawisza Czarny razem z bratem Janem, zgodnie z zobowiązaniami, stanął przy polskim królu. Niestety nie znamy zbyt wielu szczegółów udziału naszego bohatera w bitwie, która miała miejsce na tym polu, ale najprawdopodobniej nie był jednym z dygnitarzy, którzy tylko obserwowali potyczkę, a służył w tak zwanym hufie przed chorągwianym, a więc mógł wykazać się w boju. Widać go zresztą na obrazie Jana Matejki w dość nietypowej pozycji, bo trzyma w ręku kopię turniejową, której oczywiście w potyczce nie miał. Jedna z historii opowiada, że to właśnie Zawisza Czarny uratował polski sztandar przed upadkiem za sprawą indywidualnego pojedynku z ogromnym Węgrem o imieniu Gyula, z którym ponoć wcześniej miał jakieś utarczki. Kiedy dorwali się do siebie, rzekomo wszyscy inni na tym polu przystanęli, aby obserwować ich pojedynek, który oczywiście wygrał Zawisza. Potem nagrodzono go brawami i powrócono do dalszej potyczki. Jak było w rzeczywistości, tego zapewne się już nie dowiemy, ale w każdej z takich historii musi być jakieś małe ziarenko prawdy. Paradoksalnie Zawisza Czarny dołączył do panteonu martwych żołnierzy głównie przez swój upór i chęć realizacji celów. Po tylu bojach i turniejach większość na jego miejscu wycofałaby się z życia wojskowego, ale nie on. Zamiast tego wziął udział w wyprawie organizowanej przez Zygmunta Luksemburskiego przeciwko Turkom. W czasie bitwy o twierdzę Golubac Imperium Osmańskie dosłownie zmiażdżyło żołnierzy Zygmunta i zepchnęło je nad brzeg Dunaju. Wtedy węgierski król miał przysłać łódź po swojego rycerza, ale ten, według legendy, nie zgodził się na pozostawienie swoich wojsk i powiedział: nie ma takiej łodzi, która mogłaby przewieźć mój honor. Późniejsze wydarzenia nie są pewne. Według jednej z opowieści dwóch Turków miałoby się pokłócić o okup za Zawiszę, gdy ten już dostał się do niewoli. Nie mogąc dogadać się z kolegą, jeden chwycił za miecz, a następnie ściął głowę naszemu rycerzowi. Ale jak było naprawdę, tego już zapewne nigdy się nie dowiemy. Król Zygmunt Luksemburski po śmierci Zawiszy tak pisał w liście do księcia Witolda: rycerstwo straciło w Zawiszy najzręczniejszego i najobrotniejszego towarzysza i wodza. Jak to zresztą całemu światu wiadomo, najdzielniejszym był rycerzem, najbardziej doświadczonym wojownikiem i wielkim dyplomatą. Domagają się jego znakomite czyny, ażeby zmarły ojciec w swych synach ożył i w swoim potomstwie.
a to oznacza, że darzył naszego rycerza ogromnym szacunkiem i podziwem. Pomimo tego, że dzisiaj mamy tendencję do szukania plam w życiorysach wielkich ludzi, należy śmiało przyznać, że Zawisza Czarny był osobą niezwykłą i to na skalę europejską. Nawet jeśli nie wszystkie legendy o Zawiszy znajdują potwierdzenie w źródłach, to i tak najprawdopodobniej wzięły się z ogromnego szacunku, jakim się wtedy cieszył. Poza tym w języku polskim w praktycznie niezmienionym kształcie pozostało stwierdzenie polegać na kimś jak na Zawiszy, a więc mieć pełne zaufanie do kogoś, kto jest mocny, solidny i niezawodny. A taki właśnie był Zawisza Czarny z Garbowa.